Kamień jeszcze z duchowy nie przywiozła? A co ty wiesz? No jeszcze skupiam Jerzego, na krzywo siedziała. Jak krzywo? Opierała się o kufer i krzywo siedziała. Plecakiem tam siedziała. No, ale który plecak? Ty na plecak, ty na mną. 250 ona śpi. Nie gadaj, że dwie paczki leciały. Kurwa, ja to miałem plus tego. A jeździła z nim na pewno. No na tej autostradzie, gdzie to było? To miejsce? To Katar Nowa. Podbieramy z pracy, tak? Witamy cię wszyscy, dzień dobry. Marcin, patrz, tam już jest rozpalone. Czeka na ciebie grill.
dlatego. Nie, my tak nic nie powiedziałem. Zapadła już mucha. Ciemno było w górniku. Szepnęła kura. Jedząc koguta po cichu. Budząc koguta po cichu. Ko-ko-ko. Budząc koguta po cichu. Głos zabierał jej w grudce. Wszystko stało się bojką. Ja słodko mam tajemnicę. Słuchaj, będziemy mieć jajko. Dobra. No i dobra. No. Ale o co? Co wy mi... O co mi cierpi Mela? O to, że po prostu jesteś zazdrosna, że nam jest ciężko i nam jest źle. Ale o co wam jest ciężko? Że co? Się wam... No wszystko, no. A wasze pochwy pachną arbuzami, tak? O co? O co? O to, żeby sobie zemlić się z innymi paninkami, by się tam... Po... Ale jakimi paninkami? Ani tak nie ma, bo ani tak... Całowałeś się z Maszerową? Ja nie, a ty? Nie, ja nie. Ja na pewno nie? Nie, nie. Mamy ją w domu? Przestań, Marcin. Ja się nie całowałem. Cicho, oni coś... Za chwilę coś się wydarzy, cicho. Ale kto się całował z Maszerową? Ty się całowałeś z Maszerową, mówiłaś. Ty się całowałeś. A ja mogłem się pocałować z Maszerową? Marcin się całował z Maszerową. Ja się nie całowałem. Kto się całował z Maszerową? Kto chce dać taką kupę? A może on? Ty? To byłeś ty? Jaki kurwa ja? Jak to nie ty? Ja byłem na Marsie. Ty? Na Marsie. Ty się całowałeś z Maszerową? Nie, nigdy w życiu. W życiu nie całowałeś się z Maszerową? Nie, nie ja. Nie, on na pewno nie, nie? No, on ja? To nie zależy. Przerwa? Ty się całowałem z Maszerową. To nie uwierzy, kurwa. Jeszcze mogę mało powiedzieć, bo jeszcze kiełbaski nie było. Jak będzie kiełbaska, będę mogła się bardziej wypowiedzieć, czy jest dobre drzewo, czy to jest drzewo owocowe, czy to jest drzewo jakieś nieowocowe. Czemu ja pier... A jak ja spałem, to nikomu to nie przeszkadzało, tylko mi tupali. Budzili mnie. Co ci tupał? Co za śmienia? Krystek. Cześć. Dzisiaj mamy pojeżdżone. No. Czemu? Bo wziąłem alkomat. I masz tak przedwizane? Wszyscy mamy. Adi to najbardziej. Ja nie? Ja byłem grzeczny. Jak wyście je wciągli tutaj, bo możecie mi powiedzieć? Tego to my sami nie wiemy. Nie, jak to kurde wyciągnąć potem? Chciałem spalić gumę, ale Martyna mówiła, że może później. To może nie przesadzajcie. No pogwizdało was. Jak właściciel zobaczy, to będzie zachwycony. Nie zobaczy, że trzeba wyprowadzić do was. Ale zaraz. No,
A na górze jakieś obudziliście. Ale on to widział? Dużo idiotycznych rzeczy. No jak mógł widzieć? No to jak się obudzi, to umrze na serce. O czwartej? To umrze na serce, na 100%. No przecież my tu nie wjechali, tylko je wnieśli. Marcin, to ty może jeszcze nie jeść. Jeszcze nie. Jeszcze poczekaj chwilę. Ty, ale kochanie, Al, wrzuć tam jajeczko dla Ezechielka. Ale robi też dla niego śniadanie. No. Duże jajeczko. Wiem, że Ezechielek lubi jajeczka, prawda? Przy trzecim zrezygnowaliście, tak? Za upartego by tu jeszcze dwa. Xter będzie lżejszy. Czytajcie, kucyk się budzi, kurwa, gdzie jest mój motor, gdzie oni pojechali, nie? Znaczy ja mam wrażenie, że my się wszyscy lekko zmęczyliśmy wczoraj, bo gdyby nie to, że się zmęczyliśmy, to byśmy się właśnie ustawili. A tak już się nie, 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 nie chciało. Ale je... Następnym razem wciągamy tylko 600 kg. Dawaj, dawaj ognia, dawaj! Idziemy wyganiać demona. Dobrze, dobrze. Inaczej, tak, teraz. Idziemy wyganiać demona. Jeszcze raz? Idziemy wyganiać demona. Dobra, teraz wyszło.